Kiedy ludzie się pytają mnie, czy życie programisty pracującego zdalnie musi być samotne, <laughs> obcielanie się pieniędzmi. A w dzisiejszym odcinku: logika biznesowa, jak ją zwalidować i stan rekrutacji. Czas zacząć. Cześć, nazywam się Maciej Wrodek, a to jest IT Morning na 19 stycznia 2023. Jak widzicie, dalej jestem chory, raz jest mi lepiej, raz jest mi gorzej, na przykład dzisiaj, teraz jak nagrywam, smarkam. No i żeby też nie przeciągać, bo jak widzicie, nie jestem w najlepszym stanie, przechodzimy do naszego pierwszego materiału. Jest to materiał od Oskara Dudyczek, który ma bardzo fajny newsletter poświęcony tematami związanymi z architekturą, ale dzisiaj przyglądamy się jego własnemu artykułowi poświęconemu walidacji logiki biznesowej i żeby nie było. To chodzi o walidację jej na poziomie kodu, czyli to nie jest tak, że po prostu sprawdzamy, czy w ogóle sens tej logiki istnieje, tylko czy na poziomie kodu wszystko działa jak należy. Tutaj bardziej, e, bardziej o taką walidację chodzi. Autor fajnie zaczyna ten artykuł mówiąc, że nie powinniśmy e, ufać nikomu, powołując się na Foxa Moldera z archiwum X. I następnie właśnie przechodzi przez parę takich punktów, że nawet na zwykłej takiej architekturze trzypoziomowej jest tyle rzeczy, które mogą pójść źle, że na przykład nie będzie żadnej walidacji na poziomie frontendu Yy, że, nie że nie będą sprawdzane, czy wszystkie warunki są zachowane, yy, że nawet jak one będą, to przecież użytkownik może wyłączyć skrypty, może spróbować zobaczyć, jak wygląda to zapytanie API, które wcale które jest przecież jawne i można podejrzeć, co tam będzie i może będzie powołano wysłać śmieci. Yy. Trochę więcej, na przykład w drugą stronę, że w założenie, yy, że po prostu nawet w drugą stronę, że API będzie sobie pobierało informacje z bazy danych, to też niekoniecznie może być bezpieczne. Odwołując do innego artykułu z tym tematem związanym właśnie kwestia zbierania, że fakt, że mamy bazę danych, to nie znaczy, że jesteśmy jej właścicielami i że inni nie będą mieli do tego dostępu, żeby nawet w, w sposób dla nas nielegalny próbować zdobyć jakieś dane itd. I tak dalej. I tak dalej. Yy, a przecież w sensie to o bazie to jest kolejny osobny punkt. Tutaj bardziej mówiło o data scrapping takim na poziomie weba. Yy, no i autor wchodzi trochę więcej w dyskusję o różnych rodzajach architektury, yy, że yy, Trzeba po prostu zaakceptować to, że świat jest zły i się na to przygotować. Powołuję się tutaj właśnie, żeby, żeby będzie wykorzystywał, czy raczej przyjrzymy się trochę, właśnie tej hexagonal architecture i następnie trochę pokazuję, jak on do tego podchodzi. Że po pierwsze, dla każdego api, api robi po prostu requestu, robi sobie. Zwykły obiekt, taki kompletnie płaski, taki e, bez żadnej logiki, tylko obiekt do zbierania danych. Tutaj mamy przykład, że mamy GUID i mamy INT QUANTITY, w wypadku PROTECT REQUEST ID. E, no to wiadomo, jest kompletnie wyssany z palca przykład, ale myślę, że taki prosty na napotrzeb tego co on pokazuje. Ma znaczenie. Następne co on robi, to on po prostu mapuje właśnie korzystając z jakiejś, z value objectu i innych podejść, mapuje sobie faktyczne dane, które przechodzą z requestu na, yy, na tą właśnie swój, z, yy, swoją komendę, którą zrobił, Że po prostu mamy ten tutaj var command, ten produkt jest przerabiany. Później się dzieje już trochę bardziej ciekawego, jak on to później wszystko próbuje sobie przygotować w typach. Tego Ty już nie będziemy analizować z prostego powodu. IT Morning nie jest kanałem czysto programistycznym. Ja tutaj bardziej próbuję Wam zajawić jakieś tematy do dalszej przeglądania. Ale jak, jak nawet macie gdzieś do czynienia z C Sharpem i nie jesteście deweloperami, myślę, że warto się temu przyjrzeć i próbować zrozumieć, co tutaj się dzieje. Bo to dla osób, które nie siedzą wprost w wyprogramowaniu takim deweloperskim. Niektóre rzeczy mogą nie być jasne, ale warto spróbować to zrozumieć, bo pomoże zwłaszcza przy testowaniu też API, co przyjdzie ci tym rzeczom. I dalej autor już chodzi znowu w trochę rozpiskę na temat kontraktów. Gdzieś tu się także a coś, co pominąłem teraz, autor wspomina o tym, że czemuś musimy zaufać. I że są na przykład takie rzeczy jak właśnie kontrakty, którym powinniśmy, no w pewnym sensie, musieć zaufać. Musimy gdzieś jednak, mimo że Trust No One, jakiś poziom tego zaufania wprowadzić. Przepraszam, muszę się dosmarkać. O, i od razu się lepiej mówi. W każdym razie, jeśli pracujecie z właśnie e, e, architekturą i tak dalej i poruszacie te kwestie, jak mieć pewność, że wszystkie takie e, kwestie związane z, z bezpieczeństwem czy z poprawnością danych w ramach domeny e, zachować, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajny artykuł. No i oczywiście. Oskar, bardzo fajnie od praktycznie odkąd sytuacja się zaczęła na Ukrainie, czyli prawie rok temu, e, sytuacja wojna e, na Ukrainie, e, to regularnie pisze o wsparciach do wszystkich organizacji humanitarnych, więc polecam też brać udział w, ty, w tego typu akcjach. A my przechodzimy sobie do drugiego artykułu. Nasz drugi artykuł jest na temat stanu e, rekrutacji w HEF, w WH, co ja mówię, w tek -u. Na 2023 rok. Yy, no, bardziej bym chciał powiedzieć, przyznajmy się szczerze, że to jest bardziej podsumowanie 2022, bo tak naprawdę trochę konwolucji idzie. Zwłaszcza, że w momencie jak to nagrywam, Ma Microsoft ogłosił zwolnienia u siebie, że jeśli już zapamiętałem, 10 tysięcy ludzi zostanie zwolnionych. Więc no to jest sytuacja bardzo, yy, bardzo ryzykowna yy. Te wszystkie State of Hire w tej chwili to jest bardzo mocne wrażenie Fosów, Zwłaszcza, że Coding Game bardziej się koncentruje na rynku amerykańskim. Dla osób, które nie wiedzą, CoderPad to jest e, fajne narzędzie, które się niektórzy używają w trakcie rekrutacji. Ja nie miałem okazji być po żadnej z jego stronie. Ja po raz pierwszy dowiedziałem się o nim. się e, świadomie dowiedziałem się o nim, bo nazwa gdzieś widziałem. W grudniu, na początku grudnia, jak moja dobra znajoma, właśnie miała rekrutację, gdzie rozwiązywała zadania właśnie w Coderpadzie. Natomiast Coding Game to jest portal do nauki kodowania. Coś a la Code Wars, tylko w tym wypadku kodujemy gry. Sam kiedyś go dość mocno używałem, później się przerzuciłem na Code Wars, by jakoś mi bardziej pasował stylowo i z typami zadań. Ale mimo wszystko jest to fajne narzędzie, jeśli chcecie popracować nad swoimi zdolnościami kodowania. Więc wypuścili raport. I ten raport przechodzi przez trochę różnych rzeczy i tak sobie przejdźmy przez niego. Introduction na razie sobie opuścimy, bo to jest takie pewne większe wnioski. About nas też nie, wam podsumowałem. Natomiast zaciekawiło mnie języki i frameworki. Szkoda, że nie da się tego podsegregować po, po od największej do, do, do najmniejszej. Java dalej dominuje w jakimś stopniu rynek, że jest i duża ilość, ale zwróćcie uwagę coś, ciekawą rzecz, jest mnóstwo ludzi, którzy mają Java, i jest trochę mniejsze zapotrzebowanie rekruterów. To jest właśnie coś fajnego, co je zrobili, że porównują zapotrzebowanie rekruterów względem tego, co jest. Co mnie zaciekawiło tutaj najbardziej, że TypeScript yy, ma o wiele większy demand niż yy, faktycznie osób zna. To mnie trochę zdziwiło, bo przyznam się szczerze. No dobra. Jak myślę, to już nie jest sobie takie zaskoczone. Dla osób, które są stricte JavaScriptowe, nigdy nie miały do czynienia z takim porządnym językiem programowania, przejście w TypeScript nie jest łatwe, co usłyszałem słyszałem, nie jedną historię. Natomiast w wypadku, jeśli mamy ludzi, którzy się uczyli JavaScriptu potem, jak uczyli się języków programowych, tam C Sharp, powiedzmy, że PHP, chociaż nie, PHP to zaciąganie i tak dalej to dla nich wejście już w TypeScript jest bardzo proste. Ja przyznam się szczerze, lepiej się czuję w TypeScriptie niż w Javascriptie. Um, ale ogólnie co mnie zaciekawiło, co też widać z tego wykresu, praktycznie w każdym języku umiejętności języku, znajomości języków są większe niż zapotrzebowania rekruterów. Co jest o tyle dla mnie ciekawe, bo tak dalej mi się wydaje, że zapotrzebowania rekrutacji są jeszcze w miarę duże. Ale... Patrzymy na już, a dobra, przejdźmy sobie jeszcze na frameworki tak z się na chwilę. Z frameworków już sytuacja wygląda trochę ciekawiej. Jest o wiele większe zapotrzebowania niż, e, niż jest e, ludzi na rynku z tymi umiejętnościami. I to jest właśnie dla mnie coś ciekawego, bo wydaje mi się, że tu jest duży rozjazd między technicznymi a e, rekrutacją. Bo przyznajmy się szczerze, większość tych rzeczy jak zna się dobrze język i tak dalej, no to już są rzeczy do nauczenia się. Ale też się już nie przekonałem, że jak coś jest wpisane, nawet jako nice to have w, e, w ogłoszeniu rekrutacyjnym, to potrafią rekruterzy za mocno to odfiltrować już na poziomie rekrutacji. A z drugiej strony mamy rekruterów botów, którzy wyślą do wszystkich, kto ma chociaż gdzieś słowo Java, co z tego, że 20 tysięcy lat temu, e, informacje o ofercie. Jeśli chodzi o umiejętności, właśnie technolo nazwijmy to jakieś zakresy, to tutaj mamy e, trochę większy rozjazd. Tutaj bardziej częściej jest kwestia, że jest to e, no, e, potrzebne niż ilość niż, e, na rynku. Web development, DevOps, bazy danych e, definitywnie. Mnie zaskoczyło, że AI obecnie jest więcej specjalistów, ekspertów, ludzi z umiejętnościami, niż jest zapotrzebowanie na rynku. To mnie trochę zaskoczyło, patrząc jak AI się rozwija. No, poza tym, o, przeoczyłem tego wcześniej, Cybersecurity jest w podobnej sytuacji i game dev. Natomiast, co mnie trochę zaskoczyło, jak Internet of Things już spadł na liście takich tematów, jakoś... Dalej mam wrażenie, że IoT jest na tyle gdzieś istotnym tematem, bo te wszystkie rzeczy AI-owe, nie AI-owe dalej ostro bazują na IoT, że spodziewałem się gdzieś na liście tych potrzebnych umiejętności, czy wyszukiwanych umiejętności przez biznes, zobaczyć IoT wyżej. Przepraszam, jeszcze jedna przerwa. Ach. Dwa, by, bycie dwa razy chorym w tak krótkim odstępie czasu, to nie jest fajne, powiem wam. Dalej jeśli chodzi o pozycję, no to nie wiem czy go zaskoczyło. Dominuje backend inżynier, full stack inżynier, application developer, dopiero gdzieś później frontend tester ma o wiele mniejsze zapotrzebowanie, architekt też z drugiej strony w wypadku architekta to też musimy mówić, że jest o wiele mniej ludzi na rynku, więc to też by tutaj było ciekawe zobaczyć te suwaki. Jak to wyglądają zapotrzebowanie względem możliwości? Co mi trochę sprawia dziką radość, nie powiem, jako że nie jestem wielkim fanem Web 3, to jest jak małe jest obecnie zapotrzebowanie na tego typu deweloperów. No ładnie. Jak widzicie, to są umiejętności, umiejętności, a tutaj zrobili sobie osobno, czym mają problem zatrudnić. Szkoda, że tych nie nałożyli na siebie, ale widzę, że kolejność jest trochę inna, ale no mogli znowu zrobić tego jeden wykres, chyba musieli wyrobić limit stron. I tak naprawdę różnica właśnie jest taka jak mówiłem, architekci będą gdzieś wyżej. Spodziewałbym się też, że CTO będzie gdzieś wyżej niż jest, ale ogólnie mniej więcej tak bym się trochę spodziewał tego. No i teraz będziemy kończyć. Developer and Business Turn to the Geek Economy. A, czyli chodzi o freelancerka. Yy... Mm, zaraz muszę to upewnić, bo nie jest to pewne. A, tak. Yy, mówią, że yy, wzrosła ilość rekrutacji takich, że kogoś na kontrakt freelancera. O wiele drastyczniej względem zeszłego roku. Przyznam się szczerze, ja sam, jak do mnie się odzywają ludzie na LinkedInie, przez to, że obecnie prowadzę różne konsultacje i tak dalej, to od razu odpisuję, że obecnie nie jestem zainteresowany zmianą pracy, ale jeśli potrzebuję, właśnie konsultacji z poziomu tworzenia frameworków, czy tam ustawienia automatyzacji, czy testowania, to jestem chętny do pomocy. Okej, okay, ten odcinek już nam jest długo, za długi. Um, i jeśli chodzi o rekrutację, to tutaj yy, coś, co może część Was bulwersować, ale po ostatnich rekrutacjach, ja znowu wracam do tego stwierdzenia, jednak posiadanie backgroundu technicznego jest więcej warte niż różnego typu bootcampy. Sam się o tym nieraz przekonałem, na, na przykładzie ludzi, których gotowałem, że nawet jeśli był ktoś po jakimś uniwersytecie, polibudzie, nawet może być to nieskończony inżynier, czyli że go się zna ostatnim roku. Prezentuje się o wiele lepiej e, i lepiej rokuje niż jakieś osoby po krampach, więc no, tylko konsekwencja jest taka, że to jest 5 lat inwestycji, czy tam 3 lata inwestycji. E, I myślę, że na tym będziemy kończyć tą dyskusję, bo już za długo idziemy. A więc tak, dziś porozmawialiśmy sobie, jak w kodzie zapewnić, że wszystkie jakieś walidacje wymagane w, w logice biznesowej są zachowane, a później przeżyliśmy sobie, jak wygląda rynek amerykański. Nasz polski nie jest identyczny, to trzeba pamiętać, ale myślę, że wiele z podobieństw zobaczymy. I to wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia.